Nareszcie mamy dobrą informację dla wrocławian. Od października obowiązują nowe umowy, które miasto zawarło z firmami wywożącymi odpady komunalne. Cóż to oznacza? Oznacza to to, że częściej będą odbierane na przykład bioodpady i makulatura, wracają szopy oraz edukacja dla najmłodszych. Wracamy do takiego szerokiego, pełnego pakietu usług śmieciowych, nazwijmy tak to w cudzysłowie, dla wrocławian, które mogliśmy oferować naszym mieszkańcom jeszcze do 2022 roku. To są umowy zawarte na okres 1,5 roku z możliwością przedłużenia ich do 2 lat. Miasto tylko w jednym roku na ten cel przeznaczy 414 milionów złotych. Wrocławianie od lat chętnie korzystają z PSZOK-ów. W mieście są 2, ale do punktu przy ulicy Michalczyka, praktycznie w centrum, przyjeżdża najwięcej osób. Wywożę odpady z domu, które zalegają mi od dłuższego czasu. Przy okazji dużo tego? Więcej niż bym chciał, to na pewno. Także fajnie, że jestem PSZOK, że można się tego pozbyć. Olej silnikowy, jak mnie, ale jakieś stare aparaty, czajnik, telefon, no drobiazgi takie. Czyli takie elektrośmieci dużo? Elektrośmieci, tak. Super, że tak dobrze to takie miejsce jest, bo co by pan z tym zrobił, gdyby nie to co miejsce? Co by to zrobił? No. Nie wiem. No właśnie, byłby nie problem. Wiem. To jest dobre miejsce, tak naprawdę. Co ja przywiozłem? Wszystko właściwie. Panele, jakiś kałamarz, jakieś elektrośmieci. No, generalnie jak to chyba każdy w domu gdzieś tam ma pochowane po kątach. Z biegiem czasu jakby narasta to tylko w siłę i... No i co? No i tak to w moim przypadku. Czyli na co dzień segreguje pan śmieci? No chyba jak każdy z nas. Już chyba weszło na to w krew. Tak mam nadzieję przynajmniej. Tak mi się wydaje. Ale nowe umowy na wywóz odpadów to udogodnienia, na które czekali wrocławianie. Zwiększamy częstotliwość odbioru odpadów papierowych dla domków jednorodzinnych. I to będzie co najmniej co 2 tygodnie. Myślę, że to ważna informacja. Wielu wrocławianom na tym zależało. Druga zmiana dla mieszkańców domków wielorodzinnych, takiej wielolokalówki, mieszkańców bloku, te odpady takie bio, te w brązowych pojemnikach, które państwo kojarzycie, będziemy odbierać częściej latem, wiosną, wczesną jesienią. Czyli wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. To jest co najmniej 2 razy w tygodniu, od 15 maja do 15 września. Wracają szopy na ulicę. Myślę, że to jest taka rzecz, która bardzo wszystkich ucieszy i się nie dziwię. Szop, czyli samochody zbierające odpady problemowe. To jest rozwiązanie, które funkcjonowało od 2021 roku. Zebrało 197 ton odpadów takich problemowych, więc to są konkretne ilości. I to jest świetne rozwiązanie, ponieważ taka mobilna zbiórka pojawia się na wybranych ulicach. Państwo oczywiście z naszej strony już wkrótce dowiecie się, gdzie te szopy będą parkowały, w jakie dni, w jakich godzinach. I to jest świetny sposób, żeby oddać takie niebezpieczne odpady problemowe, takie jak właśnie małe elektroodpady, jakieś resztki poremontowe. Praca także edukacja ekologiczna w szkołach to zajęcia, na które czekali najmłodsi. Katarzyna Sudnik, Echo 24.